A więc pierwszym punktem, który odwiedzimy, jest punkt widokowy na 32 piętrze Olivia Star, który jest najwyższym budynkiem w całym Trójmieście i ma wysokość... Okazuje się niespodzianka, ponieważ powyżej 32 piętra, gdzie jest restauracja z tarasem widokowym, znalazłem się na piętrze 34. Widoczek jest fajny, miałem nagrywać okolice, ale sesja zdjęciowa się troszkę przedłużyła. Musimy uciekać. No i dotarliśmy na miejsce, jesteśmy na klifie. Widok na całą Gdynię. I zeszliśmy coś zjeść do Bollywoodu. Zazwyczaj bywałem tutaj na sziszy i piwku, ale tym razem coś zjemy. I co jest charakterystyczne, wchodząc do środka widzimy różnego rodzaju gwiazdy, które odwiedziły to miejsce. Siemanko, witajcie na kanale Podróże Dzikowozem. My już jesteśmy spakowani. Małpiszony w klatkach, Jumbo w garażu, Monika na fotelu pasażera i ruszamy tym razem do Gdańska, także do zobaczenia na trasie. Siemanko z rana, my właśnie wracamy z Jumbo z porannego spaceru. Zatrzymaliśmy się na takim nowo budowanym osiedlu pod Gdańskiem, ponieważ Monika akurat tutaj idzie do fryzjera, a zobaczymy, co dzieje się w środku. Czas nakarmić małpiszony. Co dzisiaj będę jadły na śniadanie? Jogurty? Tak, jogurty będą jadły, a małe będą jadły mleko z kaszką. Dobra, ja nam kawę zrobię. Wszystko leci, trzeba kupić większego kampera. Nie ma miejsca. Monika poszła do fryzjera. Ja muszę nakarmić małpiszony, ale za ten czas, zanim zaczniemy zwiedzać, mamy kilka godzin, czy ja mam, muszę wstawić drzwi, bo ciągle nie ma czasu i teraz akurat jest okienko, żeby to zrobić. Zobaczcie, jak idealnie pasują na wysokość. Dobra, do dzieła. Tak mnie zastanawia, jak to jest ostatnio, że wszystko, co robię w busie, to robię, jak jestem gdzieś w drodze, bo jak jestem na miejscu w domu, to po prostu nie ma kompletnie na nic czasu. Praca, inne obowiązki, a tak jak jestem w drodze, to no, w sumie fajnie się składa. Wstawię drzwi, potem zwiedzanie, przyjemne z pożytecznym, wszystko będzie połączone. A jeszcze małpiszony trzeba nakarmi się w międzyczasie. Zaczynamy od najstarszego. Wśród małpiszonów jest hierarchia. Weź sobie cały kawałek. Urbanku, weź kawałek cały sobie tutaj, zobacz. To nie jogurt, to serek. Jest jak brat. No właśnie. Drzwi zamontowane. Trochę tutaj kleju zostało, bo też dałem klej. Będzie trzeba to wyczyścić jakimś środkiem specjalnym. Jakimś acetonem albo benzynką ekstrakcyjną. Troszeczkę tutaj nie dochodzą. Może tego dobrze nie widać. To wynika z krzywizny, nie jest idealnie tutaj, te ścianki nie widać, gdzieś tam kilka milimetrów uciekło, można by to przesunąć, ale mogę też dać listwę maskującą. No fajnie, że to się zamyka, oczywiście też zmniejszyła się trochę przestrzeń, jeżeli chodzi o przechodzenie tutaj do toalety, no ale coś za coś. Na razie zadanie wykonane, dam tą listwę, żeby ukryć tą szczelinę, ewentualnie tutaj mogę wyciąć i trochę to poprzesuwać. I tak tutaj przyjdzie filc na górę. Dobra. Kawka, coś zjem. Nakarmię siebie, Jumbo. Małpiszony. Póki Monika jest jeszcze u fryzjera. I akurat pewnie się tak zgra, że jak wszystko ogarnę, to wyjdzie i jedziemy zwiedzać, także zobaczymy się już na mieście. A więc pierwszym punktem, który odwiedzimy, jest punkt widokowy na 32 piętrze Olivia Star, który jest najwyższym budynkiem w całym Trójmieście i ma wysokość 180 metrów. Także widok pewnie będzie bombowy z góry. A w środku okazuje się niespodzianka, ponieważ powyżej 32 piętra, gdzie jest restauracja z tarasem widokowym, znalazłem się na piętrze 34, w którym mamy taką ekspozycję do robienia selfie i widok jest o 2 piętra, nazwijmy to, lepszy. Ja ci nie powiem. I to, co podoba mi się w Trójmieście, to podobieństwo do Szczecina, czyli 3 rzeczy. Pagórkowaty teren, miasto otoczone lasami i sporo akwenów wodnych. Jeżeli nie mieszkałbym w Szczecinie, musiałem wybrać jakieś miasto w Polsce, to wybrałbym na pewno Trójmiasto, ponieważ czuję się tutaj tak samo dobrze jak w Szczecinie, ze względu właśnie na te walory. No i teraz jesteśmy 2 piętra niżej. W tej części gdzie znajduje się restauracja i ten taras widokowy. Przed chwilą byliśmy na 34 piętrze, gdzie mamy tą strefę do robienia zdjęć. Tutaj oczywiście widzimy Zatokę Pomorską. W tamtym kierunku Gdynia, klify w Orłowie. Zaraz się tam znajdziemy. Po drodze Sopot i w tą stronę rozciąga się Gdańsk. No i jesteśmy już w Sopocie, kierujemy się oczywiście na molo. Krótki spacerek a potem koniecznie muszę odwiedzić Orłowo, które jest moim ulubionym miejscem w Trójmieście. Klify w Orłowie, molo w Orłowie i oczywiście Tawerna Orłowska, moja ulubiona restauracja w Trójmieście. Wszystko co najlepsze dla mnie znajduje się w Orłowie, dlatego szybko Sopot do odhaczenia i potem Orłowo. I jesteśmy już przy molo. Mimo tego, że byłem tu kilka razy, przyznam szczerze, że pierwszy raz jestem tutaj w sezonie. Jakoś takie turystyczne miejsca, gdzie jest dużo ludzi, odwiedzam bardziej poza sezonem. O, Jukiś akurat skoczył mi na plecy. Nie daje nagrywać spokoju, albo wręcz przeciwnie. Chcę pomóc, zrobić dobry film. No i tutaj w okolicy akurat jest dużo straganów, atrakcji i wejście na molo faktycznie płatne. Nigdy nie spotkałem się z tym, że było płatne, ale to właśnie dlatego, że bywałem tutaj poza sezonem. Tak, tak, to ma pewnie swoje imię, no nie? Oczywiście. Chciałem coś ponagrywać na kanał, ale akurat taka sytuacja wyniknęła, że każdy chce zdjęcie zrobić. Nikiemu i reszcie. No masz, nie chcesz? Już się nagrałem. Kurwa, tam jest pod ciemne gwiazdy, by tam wygląda. A dziewczynka jak ma na imię? Asia. Asia? Oryginalny snowy. O, to ty jesteś ten obóz, co mnie przeciążył. No to ty, no. A też bym zjadł, no. A czym popijają te chrupki? No bo przecież chrupki to za... Zaraz będą właśnie mleko piły. I co piją? Jakie mleko takie? Kozie mleko, paprygare. Dobre. No i ciapa żurek, no fatkins, no. Ale ty jesteś żarłok jestem. Żarłok jestem, no. Widoczek jest fajny, miałem nagrywać okolice, ale sesja zdjęciowa się troszkę przedłużyła. Musimy uciekać. No i powoli zbliża się wieczór. My uciekamy już z Sopockiego Mola. Nie zdążyliśmy nawet dojść do końca, bo tłum trochę pokrzyżował nam plany. Tak zawsze. Lecimy teraz na Orłowo. Niestety czas tak szybko leci, dzień tak szybko ucieka, że już jest wieczór. Idziemy do Tawerny Orłowskiej. Klify zostawiamy już na jutro. A w końcu czas coś zjeść. Dzień bardzo szybko uciekł, ale było bardzo fajnie. Kto śledzi ten kanał, to już pamięta to miejsce. Tutaj mamy rzekę Kaczą, która uchodzi do zatoki i oczywiście molo w Orłowie. Dobra, lecimy do środka coś zjeść. I co jest charakterystyczne, wchodząc do środka widzimy różnego rodzaju gwiazdy, które odwiedziły to miejsce. Monika uciekła, nie zwróciła na to uwagi. Bardziej przykuły i oczy Mary. Dlatego się nie pytam. No to poczekaj, ja poczekam aż pani przyjdzie do kartę. Albo masz poczytać co jest. Czy z owoców morza będziesz chciał, czy z ryb, czy z czego? Chyba z owoców morza, coś bardziej. Z owoców morza mamy kalmary smażone, ośmiornicę gotowaną. Krewetki na masę czosnkową, ostrygi świeże, mule. Wielorybów cielska groźne są, dostaniemy ja. A moi dwa paluchy odparł los, to znaczy nie ma nic. I wtedy flat podnosząc głos powiedział 4 pin. I kiedy jeszcze 4 króle pokazał mu jak trzeba, to Fred z rynącym 7 pik powiedział nie gra flag. 4 pinka popieliczka te i jakąś damę roześmianą król przytulił wnet. Gdzieś między palcami sennie płynie czas, 4. ręka króla bije, a 4 pinka na stół popieliczka te i jakąś damę roześmianą król przytulił wnet. Gdzieś między palcami sennie płynie czas, 4. ręka króla bije as. I akurat zamówiliśmy gulasz z owoców morza, do tego piwko pszeniczne, browar sopocki, mój ulubiony browar, którego nigdy nie mogę nigdzie indziej znaleźć i to jest piwo, którego szukałem, naprawdę chciałem kupić u nas w regionie, ale to było niemożliwe i naprawdę to jest najlepsze piwo, jakie piłem w swoim życiu. To jest piwo numer 1 dla mnie. Dobra, jemy, smacznego. Witajcie z rana. Nocowaliśmy dzisiaj w takiej bocznej uliczce w Orłowie i teraz idziemy z mopkami na klify orłowskie pospacerować, podziwiać widoki. Także widzimy się za chwilę w ciekawszym miejscu. I jesteśmy już przy ujściu rzeki Kaczej do zatoki. Tutaj mamy molo, Tawernę Orłowską, czyli to miejsce, w którym byliśmy wczoraj wieczorem. Chciałem pokazać wam je w ciągu dnia, chociaż ono już było na kanale. Piłki wskakuj, idziemy dalej. I tu właśnie zaczyna się wejście na klify orłowskie, na które się wybieramy. Chodź. Chodź jakiś, idziemy. I zaraz w tym miejscu zaczyna się wejście na klify orłowskie, na których widzimy się już u góry. A i tutaj spod plaży spinamy się w góry. Żeby zobaczyć fajne widoki na Gdynię. No i dotarliśmy na miejsce. Jesteśmy na klifie. Widok na całą Gdynię. Nawet na całe Trójmiasto. Widzimy tam Oliva Tower, o ile dobrze mówię, czyli ten punkt widokowy na 32-34 piętrze, w którym byliśmy wczoraj. Molo w Gdyni i fajny widoczek na plażę, zatokę. Lecimy dalej. Juki znalazł sobie zabawę. I tu mamy fajny widoczek, chyba najlepsze miejsce widokowe. O, Jukiś też chce popatrzeć, wdrapuje się. Najlepszy punkt do robienia zdjęć, podziwiania widoków. No i im dalej idziemy w głąb, im dalej od mola, od Orłowa, czyli w stronę Redłowa, to tym jest mniej osób. Klif jest bardzo fajny, Można też tu pojeździć rowerem. Akurat tym razem rowerów nie mamy. I to właśnie te klify, pagórki polodowcowe, zatoka, dużo lasów sprawia, że Trójmiasto tak bardzo mi się podoba. Tutaj bardzo przypomina mi mój Szczecin. Widoczki są to naprawdę świetne. Zobaczcie, ile statków stoi na redzie. Nie wiem, czy będzie widać to na kamerze. Na tej zatoce cały czas coś pływa. Zobaczcie, jakie drzewo, ile tu jest wyryte inicjałów, serc. Teraz wieszałem kuczki, kiedyś się dłubało nożem coś w drzewie, ławkach i tak dalej. W plecaku jeszcze idzie Mogiś i Urbanek. Plecak z Hagi się przydał. I oczywiście dla tych, co nie oglądali ostatniego odcinka z Hagi, to zapraszam. I oczywiście w tym momencie, korzystając z okazji, że się rozgadałem, przypominam o subach, lajkach, komentarzach. No to wszystko jest potrzebne dla rozwoju kanału. Dla Was to chwilka, jedno kliknięcie, a dla mnie znaczy dużo więcej. Jeszcze zobaczcie, jakie miejsce tu znalazłem. Widać, że doszło tu do jakiejś tragedii. I co ciekawe, mój rocznik 88. Za 27 lat, bo nie wiem, czy zginął, czy jak to się stało. W 2016 roku zakończył tutaj swój żywot. No, Krzyś jest wyryty. I wygląda, że tutaj zaczyna się już Redłowo, bo mamy rezerwat przyrody Kępa Redłowska, Wysoczyzna Morenowa, tak to się profesjonalnie nazywa. I można dalej przespacerować się klifem. Nagrywam. Robi się coraz ciekawiej. O, tu nawet zejdziemy, widzę, na plażę. I co ciekawe, okazało się, że doszliśmy do takiego zejścia na plażę. Jest to wejście numer 14. I tam już widzimy port w Gdyni. A po drugiej stronie oczywiście Gdańsk. No i wracamy już plażą, także można fajnie sobie taki spacer zorganizować, żeby pójść jedną stroną klifem, podziwiać widoki, a drugą stroną można sobie wrócić plażą dla urozmaicenia. Fajne jest to, że tutaj to wybrzeże jest takie troszeczkę bardziej dzikie, a ponieważ jest ten klif, to nie ma takiej możliwości, żeby powstawały tu jakieś lokale. Zaraz ktoś by sprzątał te konary, które są zwalane, także jest bardzo fajny klimat. I tutaj mamy pozostałości po bunkrze, który stał na klifie kiedyś. Ponoć został zapchnięty w 2012 roku, nie wiem, może przez jakichś wandali. A zobaczcie, co my tutaj mamy, ile tu jest gniazd jaskółek. One lubią takie miejsca. Dobra, lecimy dalej. I w tym miejscu kończy się wycieczka po klifach orłowskich. Mega fajnie, mi się bardzo tutaj podoba. Jak już chyba wspomniałem, Orłowo to moje ulubione miejsce w całym, nie tylko w Gdyni, ale w całym Trójmieście. Gdynia jest spokojniejsza od Sopotu i Gdańska. No i mamy taki świetny klif. Kierujemy się teraz w stronę mola. A i wracamy do kamperka, bo czekają kolejne atrakcje. Jesteśmy już z powrotem przy Tawernie Orłowskiej, przy ujściu rzeczki Kaczej do zatoki. Wracamy coś zjeść po wycieczce, a potem dalej zwiedzanie. Jesteśmy teraz w Westerplatte, w miejscu, w którym symbolicznie rozpoczęła się II wojna światowa, po tym, kiedy 1 września o godzinie 4:45 Niemcy zaatakowali ten fragment Polski. Znajdował się tutaj mały garnizon, który bronił się tak zaciekle i przez tak długi czas, że miejsce to nazywane jest polskimi Termopilami. Garnizon ten miał za zadanie chronić polskiego skrawka wybrzeża i przede wszystkim ujścia Wisły do Bałtyku. Niemcom oczywiście bardzo zależało na tym, żeby odebrać nam ten skrawek dostępu do morza, który mieliśmy, dlatego wojna i atak Niemiec na Polskę zaczął się właśnie od tego miejsca. A więc jesteśmy w końcu na Westerplatte, w miejscu, gdzie koło wzgórza Westerplatte Wisła uchodzi do Zatoki Pomorskiej i zaraz obok mamy napis "Nigdy więcej wojny". Zobaczcie, akurat prom wypływa z Gdańska. To będzie jakiś duży rejsowy prom. Fajny dzień! I like it, move it! I like it, move it! I like it, blow it! Just you for dancer! It's you can Ben Balak 64 and there! It's your hand! Ah, the funny lobby with this? No i trafiliśmy do restauracji na Starym Mieście o tej nazwie Jank Gong. Ile dobrze wymawiam, jedzonko bardzo dobre. Zamówiliśmy, tak jak było widać na zdjęciu, to była baranina? Baranina i wołowina. Ale baranina jaka? Baranina z ostrą papryką i wołowina na gorącej desce. Na gorącej desce, tak. Jedzonko bardzo pyszne, także jeżeli chcecie coś zjeść, jakąś niszczyznę, to polecamy. Dobre było? Tak. Smaczne. Także tak jest późno, zrobiło się już ciemno, że lecimy już teraz od razu do Gdyni, ale tam chyba jeszcze zahaczymy o jedno miejsce, w którym się zobaczymy. Jest już blisko 22, ale te dni tak szybko, te godziny tak szybko uciekają, że jeszcze nie idziemy spać. Za wcześnie. I jesteśmy teraz w okolicy Skweru Kościuszki w Gdyni. Kierujemy się w stronę plaży miejskiej, gdzie znajduje się Browarport. Miejsce, gdzie można napić się ważonego tam właśnie piwa. Zaraz zobaczycie, jak to wygląda. I to będzie już dzisiaj ostatnia atrakcja, bo jest późno. Jeszcze do tego pada, jak widać. Także jutro zobaczymy się już w Gdyni. Najpierw zaczniemy od zwiedzania skweru Kościuszki i okolic. Dzisiaj już jest już na to za ciemno. I tutaj już przy samej plaży mamy Browarport. Widzimy te kadzie. Można zamówić deskę piwa. Są cztery różne smaki na spróbowanie, co zaraz zresztą zobaczycie. I przyszła już deska piwa. Mamy cztery rodzaje browarów ważonych tutaj na miejscu. Jest to pojemność 4 razy 125 ml, tak jak tutaj widzimy. Cena jest atrakcyjna, 21 zł. Jasne, sezamowe, pszeniczne i specjalne. Ważone jest to tutaj w tego typu kadziach, które też jak widzimy są zawarem na zapleczu. Teraz. No i w takim razie na zdrowie. I widzimy się już jutro. Odwiedzamy trochę Gdynię, także dobrej nocy, do zobaczenia. Mała poprawka, to nie jest piwo sezonowe. Tak przeczytałem, to jest piwo sezonowe. I tutaj nie ma akurat, nie ma jasnego, było 2 razy pszeniczne. I oczywiście pszeniczne wybrałem, bo jest moje ulubione. Tak wygląda kufel litrowy. Także na zdrówko. Siemanko, witajcie z rana. Jest niedziela, 6 sierpnia. Tak jak widzieliście, byliśmy wczoraj w okolicy skweru Kościuszki, w Browarport między innymi. I tutaj właśnie w tym miejscu nocowaliśmy. Tutaj mamy skwer Kościuszki, jest jakaś impreza. Widzimy Sky Tower i kierujemy się teraz na spacerek w okolice skweru, właśnie tego skweru Kościuszki. Jakieś stateczki tam pewnie stoją fajne, jak zawsze. A potem wybierzemy się na plażę miejską. Dobra, widzimy się za moment. Ale ja się wczoraj dziwiłem, dlaczego moja miejscówka jest zamknięta. Nie mogę tu wjechać, a się okazuje, że dzisiaj jest tutaj triatlon. Tutaj zaczynają się już pamiątki. Dzikiemu się chyba spodobały. Jakiś nie ruszę. Chodź. I jesteśmy teraz na końcu Alei Statków. Aleja Statków znajduje się tutaj. Wrócimy drugą stroną, więc te wszystkie statki, które są przysumowane, zaraz będziemy widzieć. Tutaj mamy plażę miejską w Gdyni. I dalej zaczynają się klify w Redłowie. I dalej Orłowo, w którym wczoraj byliśmy, które wczoraj pokazywaliśmy. Pogoda jest taka, że nie zobaczymy Półwyspu Helskiego, ale być może przy dobrej pogodzie byłoby go widać, bo znajduje się gdzieś tam. I teraz taka ciekawostka na temat Sea Tower. Jest tutaj najdroższe mieszkanie w całym Trójmieście. Na najwyższym piętrze, mający 400 metrów apartament, kosztuje 16 milionów złotych. A kolejna ciekawostka to taka, że te dwie wieże, jedna niższa ma 90 metrów i wyższa 141. A tutaj już widzimy przycumowane stateczki. I już widzę, że jest jakiś fajny żaglowiec, także idziemy zobaczyć, co to jest. I okazuje się, że jest to Dar Pomorza, wybudowany w 1909 roku, trójmasztowy żaglowiec, który służył do celów szkoleniowych marynarki handlowej. Pływali na nim studenci z Gdyni, tutejszej szkoły morskiej. Bardzo piękna jednostka. Teraz jest to pływające muzeum. A i tutaj mamy przedstawioną całą historię Daru Pomorza. Jakieś informacje też odnośnie osiągów. Zbudowany z stoczni Blochum und Voss w Hamburgu w 1909 roku, tak jak wspominałem. Służył jako niemiecki statek szkoleniowy w 1910, potem przekazany Francji i tak dalej, i tak dalej. I jak widzimy, przekazany do Centralnego Muzeum Morskiego w Gdańsku, przekształcony w muzeum, udostępniony do zwiedzania w 1983 roku. A więc Błyskawica jest najstarszym zachowanym niszczycielem, który brał udział w II wojnie światowej, już od 1 września. Jest to zabytek klasy zerowej, również przekształcony obecnie w muzeum. A jeżeli chcecie dowiedzieć się więcej na temat całej floty, jaką dysponowała polska marynarka wojenna w momencie, w którym Polska została zaatakowana 1 września, to możecie posłuchać, poczytać na ten temat, ponieważ historia jest bardzo ciekawa. Były 3 okręty, które ewakuowano z Bałtyku, tak aby Polska miała swoją flotę w momencie, gdyby, tak jak to się stało, w momencie, gdyby Gdańsk został przejęty, Gdynia odcięto nas od dostępu do morza, a nasza flota została zniszczona, to 3 okręty zostały już ewakuowane z Bałtyku, tak aby mogły brać udział dalej w wojnie. Także jednak nasi dowódcy zdawali sobie sprawę z powagi sytuacji już przed 1 września. Także zachęcam Was, aby zapoznać się z historią. Ja za dużo wątków historycznych nie poruszam, ponieważ nie jestem historykiem i nie chcę mieszać na tym kanale, też opowiadać jakichś bzdur, ale z tego co sam się dowiadywałem, ale nie potrafię Wam przekazać to w profesjonalny sposób, to historia ta jest bardzo, bardzo ciekawa. Historia polskiej marynarki wojennej w okresie, gdy wybuchła II wojna światowa. I zeszliśmy coś zjeść do Bollywoodu. Zazwyczaj bywałem tutaj na sziszy i piwku, ale tym razem coś zjemy. A co możecie tu zjeść, to od razu Wam zaprezentuję, żebyście wiedzieli, czy warto tu przyjść. wygląda na to, że warto tu przyjść nie tylko na sziszę i piwo, ale także coś zjeść. Teraz zobaczymy, co zamówimy. Chodź to jakieś. Chodź. Chodź to. Chodź to. I wygląda na to, że tu jest chicken tikka, tutaj jagnięcina, no i do tego wzięliśmy ryż. No niestety dzisiaj małpiszone są głodne, nieprzebrane i tak szaleją, że trzeba jeść z drugiej strony stołu. Tutaj kończymy ten odcinek, znajdując się na plaży miejskiej w Gdyni. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeżeli tak, to zostawcie łapki w górze, zostawiajcie komentarze i pamiętajcie o subskrypcji kanału, żeby nie przegapić kolejnych odcinków. Trzymajcie się, do zobaczenia na trasie. Cześć!